stało się szokujące, czyli obniżenie oprocentowania przez funta brytyjskiego. Bank Anglii obniżył, szanowni państwo, oprocentowanie funta brytyjskiego i jaki to ma wpływ? Czy funt brytyjski w danym momencie zawala się do złota, czy zawala się do polskiej złotówki, czy zawala się do srebra, czy zawala się do wszystkich aktywów? Dlaczego Bank Anglii obniżył oprocentowanie funta brytyjskiego? Proszę zobaczyć, do 5%. W danym momencie mamy sytuację, w której funt brytyjski jest oprocentowany o 0,5% mniej od dolara amerykańskiego i o 0,5% więcej od dolara kanadyjskiego, no i o 75 punktów procentowych więcej od dolara australijskiego. Funt brytyjski oprocentowany 5%, w tym samym czasie polska złotówka oprocentowana 5,75, a dla nas, co jest bardzo szokujące, korona czeska oprocentowana 4,5%. Szanowni państwo, czy funt brytyjski w danym momencie zawala się do złota? Czy funt brytyjski w danym momencie zawala się do polskiego złotego? Czy trzeba się pozbywać wszystkich funtów? Czy raczej kupować funty? Zobaczmy na naszą analizę. Proszę zobaczyć, tutaj mamy XAU GBP, czyli złoto. Złoto do funta brytyjskiego. No i co mamy? Co mamy na wykresie? Szanowni państwo, złoto najdroższe prawie że w historii, czyli totalne zawalenia funta brytyjskiego. Proszę zobaczyć dzienny wykres, no i mamy sytuację, w której na dziennym wykresie złoto doszło do 1938 funtów za jedną uncję. Ostatni rekord cenowy funta do złota, znaczy się złota do funta, to było 1955, czyli jesteśmy niedaleko w sytuacji, gdy złoto drastycznie drożeje, funt zawala się do złota. Bank Anglii zdecydował o obniżeniu oprocentowania. Dlaczego oni to w ogóle zrobili? No, jest taki wskaźnik, czyli 2% inflacji i oni mają ten target zapisany w swoim, nie wiem, czy nazwać to statut, czy też nie, no ale mają zapisane to w swoich zasadach, że targetem, celem inflacyjnym Wielkiej Brytanii dla funta brytyjskiego generalnie jest 2%. No i oni ten target osiągnęli. Wiemy, jak z tą inflacją jest, jak ona jest liczona. Wiemy, że no, ten target osiągnęli, to jest 2%, więc właściwie zostały spełnione pod tym kątem wszystkie no, takie grubsze, czy te takie najbardziej wizualne standardy, które pozwalają, powiedzmy, na obniżenie oprocentowania funta brytyjskiego. W tym samym czasie oczywiście u nas w Polsce inflacja, szanowni państwo, szaleje i inflacja, szybkość inflacyjna wzrosła w Polsce. Jest to bardzo źle, bo gdy w Wielkiej Brytanii no, mamy te 2% inflacji, to w Polsce inflacja wzrosła do 4,2%. No i trzeba zapytać w takim razie tego, kto nam mówił, czyli Tuska. Donald Tusk zapowiadał, że za 5 lat będziemy bogaci jak Brytyjczycy, a jak na razie to no, biedniejemy do Brytyjczyków, bo oprocentowanie mamy wyższe. Ja przypominam, że oprocentowanie mamy 5,75%, a w Wielkiej Brytanii mają 5, mają zamrażalne kredyty, łatwo nadpłacalne, łatwo rekredytowalne. Jest sytuacja w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o działalności gospodarcze, o niebo lepsza. Tam działalność gospodarczą prowadzi się 10-15 razy łatwiej niż w Polsce. I szanowni państwo, co? Po roku rządzenia przez Donalda Tuska, Kosiniaka, Kamysza i Hołownię mamy jeden wielki łubu-dubu. Jest tragedia, bo inflacja w kraju, w którym jest najwięcej zbiorów, nie wiem, w sierpniu, w lipcu, we wrześniu, prawda, jesteśmy, nie wiem, w połowie drogi do zbiorów chyba tego, co rośnie w Polsce, wiecie, nie jestem rolnikiem, no ale wiele rzeczy właśnie przecież się zbiera i jakieś tam jabłka, śliwki, wiśnie już po czereśniach, po wiśniach, to już wszystko, przecież to wszystko powinno być, obniżać ceny, prawda, ale te ceny zamiast, szanowni państwo, spadać, no bo to ceny tylko szybciej
rosły, bo inflacja nam spadła, znaczy się szybkość inflacyjna nam spadła, a dzisiaj ta szybkość inflacyjna zaczyna rosnąć i urosła do szokujących, bardzo złych, proszę zobaczyć, 4,2%. Mamy prawie najwyższą inflację w regionie. Niemcy 2,3, Czesi 2, Słowacy 2,1, a Litwini to już w ogóle nie powiem, 0,7%, szanowni państwo, na Łotwie 1,4, w Estonii 2,5, na Finlandii 1,3, w Szwecji 2,6, w Norwegii 2,6. Wszyscy mają niższą inflację od nas. Akurat inflacja w Holandii bardzo wybiła mocno, 3,7, znaczy się szybkość inflacyjna wybiła mocno. No i w Belgii 3,64, taka to jest właśnie rzeczywistość. No i mamy w Austrii 2,9, no ale to jest, oni mają niskie oprocentowanie i mają mocniejszą walutę. Oni mają niższe oprocentowanie niż my. No mówmy sobie wprost, szanowni państwo, jesteśmy w bardzo złej sytuacji. Rok po przejęciu władzy, prawie rok po przejęciu władzy przez Donalda Tuska, Kosiniaka, Kamysza i Hołowni, po słuchaniu frazesów, znaczy się, ja tych frazesów nie słucham, ja to gryzę, ja w ogóle bym nie chciał mówić o Donaldu Tusku, bo ja uważam, że ten człowiek nigdy nie powinien zostać już więcej żadnym premierem, żadnym prezydentem, ani nikim innym. Tak samo tak uważam o Mateuszu Morawieckim, tak samo uważam o Jarosławie Kaczyńskim, szanowni państwo, żeby oni nigdy nie byli premierami, no bo oni już byli, oni nas tak naniszczyli. Taka jest w danym momencie rzeczywistość, przecież to za Tuska wyjechało najwięcej ludzi za granicę, szanowni państwo, przedsiębiorcy byli niszczeni, Polska okradana, zresztą Polska jest okradana do dziś, dzisiaj korupcja w Polsce, kumoterstwo, kłamstwo i wichrzycielstwo na poziomie państwowym jest tak wielkie, że się tego nie da objąć, szanowni państwo, syf, brud i kłamstwo wylewa się, szanowni państwo, zewsząd się wylewa w państwie polskim. Państwo polskie jest skorumpowanym, złodziejskim, szanowni państwo, systemikiem. Taka w danym momencie jest rzeczywistość. Nie naprawił tego Donald Tusk przez wcześniejsze 8 lat swojego rządzenia, wręcz zniszczył, no bo tak zadłużył kraj, że zabrał nam pieniądze z OFE. Szanowni państwo, teraz dalej zadłuża kraj. Wiadomo, że Mateusz Morawiecki to już w ogóle Polskę naniszczył, prawda? Tylko, że no teraz, wiecie, za rządów Donalda Tuska to było bardzo kiepsko opowiadać o tym, co się dzieje w kraju, ponieważ internet nie był tak powszechny. No niestety właśnie nie był powszechny, wiecie, nie było tych social mediów tak rozbuchanych, nie było YouTube'a, prawda, znaczy był, ale on nie był w ten sposób używany i słuchany i eksperci, szanowni państwo, niezależni, prawdziwi eksperci mieli mały posłuch, a teraz wszystko można sprawdzić na danych, wchodzisz, sprawdzasz danych i od razu widać, że król jest nagi. No ale dzisiaj nie o Polsce, choć warto o Polsce także mówić w aspekcie Wielkiej Brytanii, no bo jak wiemy, Polska trzyma w Narodowym Skarbcu Polskim 20 miliardów funtów. No i to jest bardzo złe ze względu na to, że funt brytyjski drastycznie traci do złota i innych aktywów. Gdybyśmy zamiast funtów brytyjskich, dolarów kanadyjskich, dolarów australijskich, dolarów nowozelandzkich trzymali tylko w Skarbcu Narodowym powiedzmy dolary, euro i złoto, to bylibyśmy do przodu jakieś 300, 400, 500, może 700 miliardów złotych. Kto wie, może 1000 miliardów złotych, kto wie, może 2000 miliardów złotych. W danym momencie mamy w Narodowym Skarbcu 1000 miliardów złotych. 1000 miliardów złotych, pi razy drzwi. Gdy funt brytyjski, te kanadyjskie i australijskie, nowozelandzkie dolary straciły do złota 500, 600, 700%, czyli mielibyśmy ten ekwiwalent, o ten ekwiwalent razy 5 w złocie, szanowni państwo, w zależności o jakim czasie byśmy kupowali to złoto, czy byśmy kupowali wtedy, gdy akurat się zawaliło, czy też wtedy, gdy było drogie. No i zobaczmy, ale dzisiaj film bardziej o funcie brytyjskim, szanowni państwo, i o 2 milionach Polaków, którzy mają wielki związek z Wielką Brytanią. Bo pamiętajmy o tym, że w Wielkiej Brytanii mieszka 1 milion Polaków, pewnie drugie 500 000 Polaków to w ogóle są może i Brytyjczycy, ale z polskimi paszportami lub pół Polacy i to jest bardzo ważne, prawda, tam jakieś 1,5 miliona ludzi to są Polacy, tacy Polacy, że można z nimi porozmawiać po polsku, prawda, 1 milion to tacy bici Polacy, prawda, powiedzmy no jak ja i pan, tylko po prostu mieszkają tam w tej Wielkiej Brytanii i
Kwestia jest taka, że ludzie wierzą, że funt brytyjski w ogóle jest twardą walutą. Ludzie wierzą, że jak inflacja na świecie jest wysoka, a w Wielkiej Brytanii na przykład chwilowo jest niska, to nie ma dla nich to żadnego znaczenia. To jest oczywiście antyekonomia i antygospodarność, antyfinanse, szanowni państwo. Myślenie anty-anty, czyli odwrotnie, bo gdy mamy sytuację, że na przykład w Niemczech coś drożeje 10%, w Polsce 10% i na Litwie 10%, a wartość funta brytyjskiego do tych lokalnych walut, jak polski złoty, euro, nie zmienia się, to oni też muszą zapłacić 10%, a Wielka Brytania jest krajem, który dużo importuje, prawda? Dużo importuje, bo tam mieszka, zrozummy to, 70 milionów ludzi w Wielkiej Brytanii na małej wysepce, no to im tam żreć się chce, prawda? No a przepraszam za swoje słowa, no ale 70 milionów ludzi na takiej małej wysepce nakarmić, no to gruba sprawa. No i oni nie są w stanie wyprodukować tej żywności, więc oni dużo żywności ściągają, ale za to mają firmy, prawda? Choć te firmy już w znacznym stopniu im podupadają. Szanowni państwo, takie jak im upada Tesco, jakim akurat kilka miesięcy przed tym, co się stało w roku 2022, upadła jedna z największych korporacji turystycznych, tak jakoś się zdało, i wszyscy Anglicy wrócili do domu przed tym, co się stało w roku 2020. Szanowni państwo, taka rzeczywistość, te firmy im upadają, oni będą mieli coraz mniej pieniędzy, no ale samo trzymanie pieniędzy w funcie brytyjskim to już w ogóle jest jakieś totalne, szanowni państwo, harakiry dla swoich finansów, ze względu na to, że no nie dość, że proszę zobaczyć, no proszę zobaczyć, weźmy godzinny wykres, no proszę zobaczyć, weźmy godzinny wykres, szanowni państwo, 1930, proszę bardzo, 1938 funtów za jedną uncję złota, 1938 funtów, 1938 funtów, zrozummy to, 1938 funtów, czyli ile? 1940 funtów, a rekord to był ile? Szanowni państwo, rekord to był 1954, czyli mamy najwyższą historyczną cenę złota do funta brytyjskiego, a oni obniżają wartość funta brytyjskiego poprzez jego atrakcyjność pod kątem oprocentowania. W danym momencie w Polsce, jeżeli chodzi o Polskę, można dostać na kontach 5, 6, 7% na pół roku, w skali roku na przykład, prawda? Takie są w Polsce... Takie są w Polsce, szanowni państwo, takie są w Polsce oprocentowania. Teraz generalnie nie Polsce, ale też o funcie brytyjskim. Jeżeli założymy, że Polska też będzie obniżać oprocentowanie, następne kraje będą obniżać oprocentowanie, nie wiem, dolar australijski, dolar kanadyjski, dolar nowozelandzki, które już mają niskie oprocentowanie, te waluty mają bardzo niskie oprocentowanie, a też do złota drastycznie się nie opłaca ich trzymać, szanowni państwo, to naprawdę, dlaczego ludzie, nie wiem, my w danym momencie Narodowy Bank Polski, Polacy utrzymują, ja nie mówię, że ich kraj i tak dalej, ale poprzez trzymanie fiat currency, zawalającej się totalnie waluty kanadyjskiej, australijskiej, brytyjskiej, utrzymujemy tych ludzi, szanowni państwo, my tych ludzi utrzymujemy, po prostu biedniejemy, trzymając dolary kanadyjskie, australijskie, nowozelandzkie. Taka jest w danym momencie rzeczywistość. Mamy trajektoria, w których obniżyli oprocentowanie, może się sparzą i zaraz wróci wyższe oprocentowanie, może inne banki centralne nie będą obniżały oprocentowania, może dolar kanadyjski jeszcze nie obniży. Znaczy to już w ogóle, to tam w ogóle nie ma oprocentowania w tym, szanowni państwo. Przecież w dolarze, proszę zobaczyć, no dolar kanadyjski ma 4,5, no to korona czeska ma, widzicie? Tylko że korona czeska to się umacnia, to zarobisz podwójnie, tak? To korona czeska ma tyle samo, prawda? No to korona czeska, za korony czeskie to sobie chociaż pojedziesz coś do Czech kupisz, prawda? Ale mają wyższe oprocentowanie, no proszę zobaczyć, no dolar australijski ma jeszcze mniej, 4,35. Dolar nowozelandzki ma wysoko 5,5. Ale kto ci, do czego te dolary nowozelandzkie, prawda? Mówmy sobie wprost, taka jest w danym momencie sytuacja. No dobrze, no jest dolar amerykański, ma 5,5, wysokie, prawie takie same oprocentowanie jak my, tylko że dolar amerykański zyskuje do polskiego złotego. No i dolar amerykański jest walutą światową wymienialną, wiecie, wszędzie i tradowalną, prawda, i tak dalej. No euro to euro, ma 4,25, ma nisko, prawda, no ale to tu jest euro w Polsce, prawda, i tak dalej, w Europie, no to trudno euro nie mieć, nie?
I co się stanie, szanowni państwo, jeżeli oni pójdą tymi trajektoriami, jeżeli rzeczywiście w Wielkiej Brytanii pójdą tymi trajektoriami obniżenia oprocentowania? Tak jak powiedziałem, dlaczego w ogóle złoto, dlaczego funt brytyjski zawala się do wszystkiego? Proszę zobaczyć, to jest, bo tutaj to nie jest o złocie film. Proszę zobaczyć, Chief, szanowni państwo, GBP Chief, proszę zobaczyć. 50 lat temu, szanowni państwo, 50 lat temu, 50 lat temu, 50 lat temu, szanowni państwo, proszę zobaczyć, 50 lat temu, w 1974 roku, za 1 milion funtów było można dostać 6,5 miliona franków szwajcarskich. Dzisiaj 1 milion funtów to 1 milion franków szwajcarskich. 1 milion franków szwajcarskich, proszę zobaczyć, 1 milion! Tylko 1 milion, szanowni państwo, 1 milion, tak, to spadło z 60, za 10 milionów funtów dostałbyś 65 milionów franków szwajcarskich, a dzisiaj dostaniesz 10 milionów franków szwajcarskich, a dzisiaj, czyli 55 milionów franków szwajcarskich mniej, a dzisiaj 55 milionów franków szwajcarskich, powiedzmy, pi razy drzwi, tam już ucinając te 10 ostatnie centów, no to jest 55 milionów funtów, szanowni państwo. Ten, kto robił biznes przez Wielką Brytanię, to ostatni frajer. Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi Cię tak szybko, jak jest to możliwe, o najnowszej drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć!